Siemanko, witam Was, Spęczard, w kolejnym odcinku z serii Niedzielne Unboxingi z Spęczardem. Raczej nie inaczej. Dziś otworzymy sobie tę oto paczkę, którą przysłał do mnie kolega Barbarian76JC. A co jest w paczce? Nie mam zielonego pojęcia. Zapraszam. Dokładnie, nie mam zielonego pojęcia. Ciekawość mnie zżera. Mam nadzieję, że też jesteście ciekawi i zostaniecie ze mną do końca tego unboxingu. Już jestem tak nakręcony, że nie mogę wytrzymać, kiedy to otworzę, tą paczuszkę. Ale po kolei. Ładna wstążeczka taka a propos. Otóż, jakiś czas temu zamieściłem gameplay z gry Agony. I pod tym gameplayem kolega Barbarian napisał komentarz. Coś odnośnie tej gry to było, już nie pamiętam teraz. Pisałem mu, pamiętam, że było coś w stylu, czy też ogrywa tą gierkę. Napisał, że nie ma tej gry. A więc szybka propozycja, nagram tą grę, nie ma problemu. Koledze pomóc, nie ma problemu, żadnego. No i tak gadaliśmy troszeczkę, chwileczkę i okazało się, że Barbarian chciałby również inne gierki. Takie fajne giereczki, takie dla dzieci, no dla córy, rozumiem, także jasna sprawa. Na przykład Lupo Alberto, ciekawa gra, pierwszy raz ją widziałem na oczy, bardzo ciekawa. No i nagrałem te tytuły. Od siebie dorzuciłem też do tej paczki Chuck Rock 2. Moja ukochana gierka tak naprawdę i mam nadzieję, Barbarian, że też się Wam spodoba. Miłej gry. I teraz wracając do tematu. Po nagraniu tych dyskietek wysłałem je Barbarianowi. Barbarian stwierdził, że oddzięczy mi się za tą pomoc i wysłał do mnie tę oto paczuszkę. Tę oto paczuszkę z tajemniczą zawartością. Napisał mi tylko, że kabel. Muszę sobie do tego czegoś znaleźć. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie mam pojęcia, jaki kabel. Zobaczymy. W międzyczasie dostałem jeszcze od Barbariana zdjęcie. Jak zobaczyłem to zdjęcie, to się uśmiałem troszeczkę i no zarazem nawet powiem szczerze, że może przestraszyłem. No zresztą, zobaczcie sami. Tak, pierwsze co sobie pomyślałem, Barbarian wiezie mi paczkę rowerem. Pierwsza myśl, Paperboy. Barbarian Paperboy. Zaraz przyjedzie mi pod oknem gdzieś tutaj i wrzuci tą paczkę, jak to w Paperboyu, przez okno, przez szybę wleci mi ta paczka do pokoju. Ale nie. Paczuszkę przywiózł mi listonosz. Listonosz. Okazało się, że Barbarian tylko podrzucił na pocztę. A powiem ci tylko, że fajne zdjęcie, szacunek, wiesz, ja też jeżdżę na rowerze i lubię takie klimaty. A widzę właśnie na tym zdjęciu, że tam jeszcze jak je wysałeś, to klimacik sprzyjał takiej jeździe, takiej, no. Ciepło było, tak? I ten ubiór na rowerek taki jeszcze skromniutki, powiedziałbym, oprócz ocieplaczy na kolana. Ale krótka koszulka, spoko. Aktualnie teraz u mnie, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie pogoda już całkowicie nie sprzyja jeździe. Dzisiaj po południu się rozpadało strasznie. Nie ma mowy o jeździe tak naprawdę. To już jest koniec, jak na razie. Można jeździć podczas deszczu, ale nie podczas ulewy, to się mija z celem, tak? Także no, ale zdjęcie super. Dzięki Barbarian za to zdjęcie, naprawdę się uśmiałem. Pomyślałem sobie również, kurczę, no... Kurier Barbarian, transport, spedycja. Fajnie, fajnie. Dzięki jeszcze raz. Dobra, a teraz zabieram się za otwieranie tejże paczuszki. Także, nożyk, dłoń i lecimy. Najpierw przetnę tą wstążeczkę, bardzo fajną. Wstążeczkę tutaj to. Takie coś. A w ogóle to ta troszeczkę, paczuszka troszeczkę waży. Nie mam pojęcia, co tam jest. Tniemy. A co do niedzielnych unboxingów z Spęczardem. Oczywiście taki żarcik, bo nie zawsze będę rzucał unboxingi w niedzielę. To jest oczywiste. Po prostu dopóki się trafia coś, no to wrzucam unboxingi, ale za jakiś czas już może się nic nie trafić i będzie po prostu jakiś gameplay lub coś innego. Nie rzucać. Handle with care. Okej. No powiem Wam szczerze, jestem mega ciekawy, co Barbarian tu wymyślił. Chyba już wszystko jest rozpakowane. Czy tu coś jest? Nie wiem, chyba tak. Paczuszka taka. Paczuszka taka. SPS adapter. Okej. Okay. Paczuszka taka. Haha, to już widzę, co jest. I paczuszka. O-o. I paczuszka. O-o. Taka. Na stolik. No i powiem szczerze, że no kurczę, jestem naprawdę troszeczkę
No, jest mi troszeczkę wstyd, bo ja tylko wysłałem dyskietki, Barbarian, do ciebie, kolego, a dostałem coś takiego. Co to może być? Już na bok, nie będzie mi już potrzebny. Otwieram po kolei. Może najpierw zacznę od tej paczuszki. A więc w tej paczuszce, co zresztą widać, jest Joy. Jest Joy, jest fajny Joy. Rozpakuję sobie go. Sorry za hałas. Fajny Joy. Bardzo fajny joysticzek. Na bok folijki. Szybkie spojrzenie. Quickshot oczywiście. Na gumkach. Super. SVI model 318-102. Made in Hong Kong. Ale fajny joystick. Takiego nigdy nie miałem. Ale fajnie chodzi. Jest taki sztywny. Nie jest wypracowany mocno. Naprawdę fajnie chodzi. Przycisk jest fajny. One wszystkie miały tutaj te uchwyty, te rączki, tak jednakowym, o jednakowym wyglądzie. Ale naprawdę fajnie przyciski chodzą. Tak jakby tutaj to były gumki, ale tu już nie. Tutaj są blaszki prawdopodobnie. Ciekawe, czy tutaj też są te blaszki. Nie wiem, zobaczymy. Joysticzek na bok. Piękna klasa, piękna sprawa, piękna klasa. Pierwsza klasa, piękna sprawa. Dokładnie tak. A teraz może po kolei to. Tutaj chyba też coś jest. Zaraz się przekonam. Czy ja dobrze widzę? Rockset Greatest Hits. Okej. Momento. Dobra, może tutaj tak, o. Jak jest! Rockset, The Greatest Hits. Pięknie. Słuchaliście Rockset? Kiedyś słuchałem Rockset. Generalnie powiem wam tak, jeżeli chodzi o tego gościa, gitarzysta niby, ale jak widziałem jakiś teledysk, to tak nie do końca chyba gitarzysta jest. On po prostu stał z gitarą. Chociaż może jest, może się mylę. Generalnie Rockset kiedyś słuchałem, stare dobre czasy. Kawał dobrej muzyki kiedyś to był. Do dzisiaj jak w radio leci kawałeczek Rockset, no to człowiek tam porusza sobie nóżką, co nie? Wiadomo, jasna sprawa. Słuchało się kiedyś, wspomnienia. Dzięki, Barbarian, pierwsza klasa. No i oczywiście nieotwarta jeszcze, zapakowana oryginalnie. Pięknie. Roksecik. Będziemy słuchać w pracy, mam kaseciaka. Mogę odpalić w pracy jeszcze, tak. Teraz pudełeczko takie. W tym pudełeczku kabelek zasilający, taki ło. No dobra, kabelek zasilający i już mi chodzi coś po głowie. Już mi chodzi coś po głowie, co może być tutaj. Może się mylę. Zobaczymy. Dobra, jak to otworzyć? O, a on jest w takiej folii. Play jedynka. O kurczę. Jać się nie mogę. Jak ja dawno tego sprzętu nie miałem w rękach. Play 1. Zobaczcie na to. Piękna maszynka. Barbarian, dzięki serdeczne, kolego. Powiem tak. Też będę oczywiście ją rozkręcał jak najbardziej. Ona nie jest w ogóle żółta. Troszeczkę takie ryski ma, ale to jest tak, wiecie, to jest normalna rzecz. I teraz tak, pytanie. Czy mogę ją przetestować? Oczywiście, że mogę ją przetestować. Mam kabel AV Multi Out. Czyli teoretycznie mogę ją przetestować, a więc mogę sobie ją podłączyć. Co też za moment uczynię, ale najpierw pokażę, co dostałem. A więc jest i Play 1 PSX. Ale jest piękny, mały szaraczek. Jest cudowny. Ciekawe, czy pad od Playa 2 będzie działał. Zaraz sprawdzimy. Jest Play, jest joystick. Rockset, taram, taram, taram. Listen to your heart. Czy jakoś tak? Tak jest? Jest listen to your heart? A jak? Jest listen to your heart. Dzięki, Barbarian, super. Położę tutaj sobie. I kabelek zasilający
Najprawdopodobniej do szaraczka. Oczywiście. No najpewniej do szaraczka, bo mamy taki dzynks tutaj, pasujący. Ok, a teraz, moi drodzy, robię sobie cięcie, podłączę tego szaraka i zaraz sprawdzimy, czy sprzęt działa. Za moment wracam. Ok, moi drodzy, już jestem. Szaraczek podpięty. Okazało się, że posiadam kabel sygnałowy. Pasuje, jeżeli chodzi o samo złącze. Kompozyt od Playa 2. A czy działa? Zaraz się okaże. Za momencik. Również podpiąłem pada od Playa 2. Przewód zasilający, telewizor włączony, także włączamy sprzęcik i przekonamy się, czy się w ogóle uruchomi. Ok, diodka świeci. I jest, ekran powitalny. Oj, jak ja dawno tego nie widziałem na żywo. Piękna sprawa. Ok, i mamy main menu. Sprawdzimy teraz, czy joypad działa. No tak, działa, wszystko się zmienia. Widać. Tak, troszeczkę kamerę dziwnie ustawiłem. CD player. No wszystko buja, tak? Tak jak powinno. Exit. Oczywiście karta pamięci, mam 8. Nie wiem, czy szarak obsługuje karty 8 od Playa 2. Może nie, nie mam pojęcia, ale mniejsza z tym. Otwieramy i odpalę sobie, spróbuję odpalić Dooma, którego dostałem od Axela. Mam też inne gry na Playa 1, ale spróbuję na Doomie. Odpalałem go na Playu 2, wiem, że działa. Zobaczymy, czy laser działa. Ja liczę się z tym, że może nie działać, tak? Bo to ta konsola ma swoje lata, ale taki problem to nie problem. Próbujemy, co nam tutaj pokaże. A, zresetuję ją. Specyficzny pisk przyjęło płytę. Ekran startowy i czy ruszy? Chyba nie. Chyba jednak nie. Tak, no niestety, nie ruszyło. Podejrzewam, że jednak laser już ma troszeczkę dosyć. Zobaczymy, czy w ogóle odtworzy muzykę jakąś. Coś jakby załapało. Pierwszy kawałek. Okej, ten nie leciał. Nie. Mhm, coś jest nie tak. Mhm, coś jest nie tak z laserem. No, nie będę go katował. Załapał, ale nie będę go katował. Nie ma sensu sprawdzać na innych płytach. Nie ma sensu też czyścić soczewki. I izopropanol nie będę jej na razie przecierał. Muszę sobie sprawdzić, rozkręcić tą konsolę, ponieważ sprawdzę, co powoduje ten taki zgrzyt. Coś na silniczku, te takie zębatki plastikowe, coś tam może być nie tak. Spróbuję też sobie ten laser wyregulować. Jest na taśmie, tutaj na tej głowicy, która chodzi z boku, na taśmie jest potencjometr. Tym potencjometrem możemy sobie ustawić. Nie pamiętam dokładnie, co się ustawiało. Coś związanego z tą związką lasera. I można sobie coś w tym ustawić. Spróbuję go wyregulować. Jeżeli regulacja mi się nie powiedzie, okaże się, że ten laser jednak ma już dosyć, no to po prostu nic straconego, po prostu kupię nowy laser lub używany laser, sprawdzony laser, sprawny laser. Może od kogoś uda mi się wyrwać. Popytam po kilku osobach, po znajomych. Nic straconego. Szaraczek wróci do żywych ponownie. On jest tak żywy w 3/4 tak naprawdę, ale będzie żywy w 100%. Rozbiorę go, rozkręcę, wyczyszczę, laserkiem się zajmę, będzie pięknie. Być może poświęcę na to osobny odcinek. Podoba mi się, że konsola nie jest w ogóle pożółknięta. Jest naprawdę fajna, fajnie wygląda, jest tylko przybrudzona. Taki problem to nie problem. Także jeszcze raz, Barbarian, kolego, serdecznie Ci dzięki za ten fancik. No zastydziłem się troszeczkę, zastydziłeś mnie troszeczkę, może tak, moje dyskietki, a tutaj takie coś, nie jednak, i takie coś, tak, i oczywiście tak, i takie coś, po raz kolejny. Pierwsza klasa, dzięki Ci serdeczne, mam nadzieję, że gry, które Ci nagrałem, sprawią Wam dużo, dużo frajdy, dużo przyjemności. Sprawdźcie Chakroka. Chakrok jest warty, żeby w niego grać, naprawdę, a tutaj nikt nie chce w Chakroka grać, ja nie wiem, nie rozumiem. No dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o unboxing. A na sam koniec teraz taka króciutka informacja. Powstał na YouTubie nowy kanał. Kolega, którego może znacie z komentarzy różnych, często tam się udzielał pod filmami, pisał komentarze. Pchowiec. Chyba dobrze czytam twój nick, Pchowiec. Założył swój kanał na YouTubie. Zaczyna na początku, ma teraz 2 filmy lub 3. Intro i 2 chyba unboxing i jakiś jeszcze, tego ostatniego jeszcze nie widziałem, ale przeglądałem twoje filmy. I powiem Wam tak, zajrzyjcie na ten kanał, do kolegi, tutaj wrzucę Wam link w rogu do kanału kolegi, dajcie mu szansę, dajcie mu subika, sądzę, że kolega zaczyna, początki zawsze są trudne, ja też miałem trudne początki, co wcale nie oznacza, że teraz już jest idealnie, bo nie jest, ale początki są zawsze najtrudniejsze, na pewno kolega da radę
rozwinie skrzydła i z czasem na pewno coś z tego będzie fajnego. Już teraz jest fajnie, a będzie jeszcze lepiej. Także dajcie mu szansę, zasubskrybujcie, wejdźcie, oglądajcie, piszcie komentarze. A tobie powiedz, życzę powodzenia na YouTubie. Tak jest, powodzenia. Okej, moi drodzy, a w tym odcinku to było na tyle. Dzięki serdecznie wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam was, Pęczat, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.